Pani konsul, już Pani kilka miesięcy już tutaj jest z nami, nowy rok. Czego Pani oczekuje po tym roku? Co ma być lepszego w tym nowym nadchodzącym 2022 roku? Panie redaktorze, to bardzo trudne pytanie. Chciałabym, żeby ten rok dla nas wszystkich był oczywiście spokojniejszy, żeby był bardziej przewidywalny i wszyscy mamy nadzieję, że taki właśnie będzie. Na razie jeszcze konsulat skupia się na tych działaniach, które są w tym roku zaplanowane. Jutro obchodzimy bardzo ważną rocznicę z naszej najnowszej historii, z 40-lecie wybuchu stanu wojennego w Polsce. Zachęcam wszystkich Państwa do włączenia się w akcję, którą rozpowszechnia Instytut Pamięci Narodowej. Jest to akcja Zapal Światełko Wolności. Jak Państwo zapewne pamiętacie, jedną z wybitnych osobistości, która wspierała Polaków po rozpoczęciu stanu wojennego, był papież Jan Paweł II. I to właśnie on w Wigilię 1981 roku zapalił świeczkę w oknie swojego apartamentu. Świeczka miała symbolizować pamięć o Polakach, pamięć o osobach represjonowanych w Polsce. I dzisiaj możemy w ten sam sposób wyrazić naszą pamięć o osobach, które wówczas były represjonowane, były prześladowane, czasem traciły życie. Zachęcam Państwa wszystkich do włączenia się w tę akcję. Jest to ważny element edukacji też tego młodszego pokolenia i pamięci o naszych rodzicach, o pokoleniu naszych rodziców, naszych dziadków. They have been betrayed by their own government. Nie może być przelewana polska krew, bo zbyt wiele jej wylano, zwłaszcza czasu ostatniej wojny. Let the light of millions of candles in American homes give notice that the light of freedom is not going to be extinguished. Mm-hmm.